profesor Stanisław Obirek. Proszę Państwa, ja jestem zdecydowanie przeciw zakazom. I mówię jako antropolog kultury, który zdaje sobie sprawę z konsekwencji, jakie miały w przeszłości w kulturze różne zakazy. Dlatego opowiadając się przeciwko tezie, że manipulowanie genotypem ludzkim musi być zakazane, chciałbym się podeprzeć autorytetami z przeszłości, którzy w innym kontekście, ale formułowali bardzo bliskie mi tezy. Jednym z tych autorytetów jest John Stuart Mill, który w połowie XIX wieku sformułował tezę w swoim dziele o wolności, którą chciałbym uczynić swoją tezą i krótko ją skomentować. Ale najpierw ją przywołam. Jedynym celem, dla osiągnięcia którego ma się prawo sprawować władzę nad członkiem cywilizowanej społeczności wbrew jego woli, jest zapobieżenie krzywdzie innych. Jego własne dobro, fizyczne lub moralne, nie jest wystarczającym usprawiedliwieniem. Rozumiem Johna Stuarta Milla w ten sposób, że on wyraża i w swoim dziele, i w innych swoich dziełach ogromne zaufanie do człowieka. Mówi, obdarzmy człowieka wolnością, obwarujmy możliwość sprawowania tej wolności takimi warunkami, że dostrzeżemy i on sam, i jego żona, jego partnerka życiowa są przykładem, jak człowiek, któremu pozwala się być wolnym, kwitnie, rozwija się. I sądzę, że ten optymizm Johna Stuarta Milla właśnie z jego doświadczenia życiowego wyrósł. I teraz chciałbym zrobić skok do wieku prawie XXI, dokładnie do roku 2000, kiedy właśnie ten nasz tytułowy genotyp został wreszcie opisany. Chciałbym mianowicie przywołać scenę, w której kierownik tego zespołu, który ten długi nasz genom opisał, Francis Collins, zresztą napisał na ten temat całą książkę, ale we wstępie przywołuje wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych, Billa Clintona. Ja chciałbym te zdania dwa Billa Clintona przywołać, bo przede wszystkim one zabrzmiały i wybrzmiały dlatego, że nie było zakazów, żeby opisywać ten genom, bo gdyby one były, to by do tego nie doszło, do tego opisu. No i Clinton również i Collins się całkowicie identyfikuje z interpretacją tego, co to znaczy, że poznaliśmy genom człowieka. Cytuję Billa Clintona. Bez wątpienia jest to najważniejsza, najbardziej cudowna mapa, którą rodzajowi ludzkiemu udało się stworzyć. I dodaje, uczymy się dziś języka, poprzez który Bóg stworzył świat. Zostajemy przeniknięci głębszym niż kiedykolwiek podziwem wobec złożoności, piękna i niezwykłości daru Bożego. No, proszę Państwa. Wydaje mi się, że i uczony, i polityk, który umożliwił, bo to są 3 miliardy dolarów, żeby w ogóle można było ten genom opisać, stanęli wobec niezwykłego zupełnie osiągnięcia rozumu ludzkiego. Możemy się sobie przyglądać, jak w takim niezwykłym rentgenie znamy swój genotyp. I dzięki temu, jeśli jesteśmy zwolennikami Johna Stuarta Milla, wiemy, że człowiek, dostrzegając jakieś niedoskonałości, usterki, wady i błędy, będzie mógł wpłynąć na udoskonalenie, na wyeliminowanie tych usterek, błędów, chorób, z którymi się dzisiaj borykamy. Więc dlaczego straszyć nas,
dlaczego my się mamy straszyć, jakąś wizją zupełnie fantastyczną jakichś Frankensteinów, którzy nagle będą tworzyć sztucznych ludzi zagrażających nam. Dlaczego nie myśleć o tym, że choroby, które nękają kochane, bliskie osoby, mogą być wyeliminowane? Dlatego, że już umiemy czytać swój genom, już wiemy, kim my jesteśmy. Do tej pory nauka, medycyna zwłaszcza, raczej usprawnia, poprawia jakość naszego życia. Dlaczego z genami mamy postępować inaczej? Dlaczego mamy nagle tworzyć jakieś potwory, które będą nas straszyły? Tak mi się wydaje. Próbuję teraz sam się włączyć w to, co usłyszałem. Stosowanie zakazów uniemożliwiłoby jakikolwiek postęp. Uniemożliwiłoby w ogóle zastanawianie się nad możliwościami, jakie przed nami stoją. Więc bardzo proszę, jak najdalej od tych, którzy mają ochotę nam cokolwiek zakazywać. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan profesor Stanisław Obirek.